Lubuskie może poszczycić się najlepszą drużyną piłkarską chłopców w wieku 12 lat. Ekipa ze szkoły podstawowej nr 4 w Kostrzynie wygrała turniej o Puchar Tymbarku. Mecz finałowy odbył się na Stadionie Narodowym 2 maja. W piątek młodych piłkarzy zaprosił na spotkanie wojewoda lubuski. Dojście do finału i wygranie tego finału to naprawdę jest ogromny sukces i chciałem się spotkać z tymi chłopakami, z ich trenerami, aby pogratulować tego wielkiego sukcesu i też życzyć im, aby ta ich pasja się rozwijała, aby byli uparci na tej drodze rozwoju swojego piłkarskiego i mam nadzieję, że to wtedy pokaże, że województwo lubuskie nie jest takim województwem z białą plamą na piłkarskiej mapie Polski, tylko mamy młodych chłopaków, którzy mają talenty, którzy jak będą dobrze trenowali, to zasilą najlepsze kluby, a być może, tak jak mówił w Warszawie prezydent, będą to przyszli reprezentanci Polski. Zawodnicy i trenerzy otrzymali od wojewody drobne upominki i oczywiście piłki, które chłopcy zaraz wypróbowali. Spotkanie było okazją do tego, by wrócić wspomnieniami do niedawnych wydarzeń ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Mieliśmy zamiar tylko wyjść z grupy, ale no jakoś mieliśmy farta i no też nasze umiejętności no doszły do tego, że wygraliśmy całego Tymbarka. No to jest bardzo fajnie zagrać. Jest stres, ale już mniejszy stres, bo już 2 lata temu w ogóle weszliśmy na boisko, to bo taki stres mieliśmy, że na początku nie mogliśmy się ruszyć, a teraz to już mieliśmy więcej luzu i graliśmy tak, jak potrafiliśmy, no i wygraliśmy. Powiedziałem im, że, bo taka druga się może nie powtórzyć, wiadomo, że zresztą z komentarzy, bo też każdy mi zwracał uwagę, że komentarze były takie, że będzie mecz to w jedną stronę i tak dalej, bo ten zespół jest, bo naprawdę rewelacyjnie grał w eliminacjach, ale okazało się, że chłopcy stali na wysokości zadania i no, wygraliśmy. Czyli tak jak mówią, że kto wygrywa jest lepszy. Także osiągnęliśmy, mówię, życiowy sukces. Województwo lubuskie nie należy do potentatów piłce nożnej. Młodzi piłkarze ze zwycięskiej drużyny muszą zatem szukać możliwości rozwoju w innych regionach Polski. Interesują się nimi kluby Ekstraklasy, Zagłębie Lubin, Lech Poznań, Legia Warszawa, byli też na obozie Legii Warszawa, a oni są znani w Polsce, bo my byliśmy w lutym na turnieju Bońka, też w finale krajowym halowym i rok temu też byliśmy na finale krajowym, także oni są takim zespołem utytułowanym. Ja mam no, bardzo dobre dzieci w tym roczniku, tak? Także sama nazwa, szkoła podstawowa nr 4, to nie mówi tego, co oni już w swoim tak w tym życiu osiągnęli, w swoim sportowym życiu piłkarskim. Turniej z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku odbył się po raz 19.